Siema elo, siema elo, Radio Anarchia. Przebijamy się przez ten prawacki bełkot w sieci. No ostatnio jakiś promyk nadziei w moje dwie lewe ręce wpadł. Nazywa się zin. Almanach buntu i rewolty. Prawdopodobnie wyprodukowany przez środowisko skupione wokół portalu, wokół strony, wokół peja. Grecja w ogniu. Grecja w ogniu na początku zajmowała się właśnie tą taką insurekcyjną postawą związaną właśnie ze skłotami w Grecji. Tam właściwie od 2009 roku doszło do takiej jakby rewolucji, dzięki której powstało tam, no już w sumie nie pamiętam, o co chodziło. W pewnym momencie Grecja w ogniu zaczął się zajmować właśnie, już kiedy tam wszystko ucichło w sumie, to zaczął się zajmować właśnie takim anarchizmem już bardziej konkretnym, insurekcyjnym, nihilistycznym i anarchoegoistycznym, no takim już, no można powiedzieć w skrócie, no bardziej taką postlewicą, nową lewicą, która też krytykuje te takie postawy pseudoanarchistyczne związane z takim anarchizmem bardziej filozoficznym. No i właśnie Almanach buntu i rewolty wpadł w moje łapy. Jeszcze powiem tylko szybko, mam nadzieję, że szybko. W ogóle co to jest zin, co to jest fanzin. Do Polski ta moda trafiła właśnie pod koniec lat 80. Pierwszymi takimi zinami był oczywiście Azatox, wydawany przez Dezertera Antena Krzyku. Potem przy tym punkowym boomie lat 90., początku lat 90., właściwie każdy robił zina. Co druga, co trzecia osoba tego zina robiła, ja oczywiście między innymi też, nazywał się, pamiętam, że dość wymownie się nazywał Szubienica Zin. I idea była taka, że właśnie gdzieś tam na jakimś tam punkcie ksero się to wszystko odbijało, notatki, artykuły i felietony, wywiady, pisało się gdzieś tam w jakichś zakładach pracy, nie wiem, gdzieś tam, gdzie możliwy był dostęp do komputera, wiadomo, że tych komputerów było mało, internetu nie było. Naklejało się to potem metodą collage z francuska na kartkę, wydrukowany materiał, tak żeby to wyglądało jak takie kolumny profesjonalne. Naklejałeś to tło zrobione wcześniej właśnie z jakichś tam zdjęć i to się nalepiało, powstawały takie szablony, to już można było zapodać gdzieś do ksero i był gotowy zin, tak trzeba to było wszystko szczepić. Także taką metodą typową do it yourself, taką bardzo, bardzo chałupniczą. Czasochłonne to było, ale satysfakcja była duża, kiedy miałeś w ręku swój pierwszy zin, czy zin tam gdzieś kupiony od kolegi, od koleżanki, gdzieś tam na jakiejś czatgiełdzie, czy przed koncertem takie stoiska stały i tam gdzieś te ziny były. Tych zinów było mnóstwo, ziny się nawzajem recenzowały koncerty, do tego właśnie jakieś takie artykuły własne, wywiady. Ja pamiętam, że zrobiłem wtedy na przykład wywiad z Piszpuntem, który o dziwo teraz jest jakimś tam dyrektorem czegoś, kolei państwowych, nieżyjącym już oczywiście Marcinem Edenem, czyli niejakim Marcinem Kornakiem z Nigdy Więcej, także że było bardzo fajnie, bardzo fajna przygoda, to jest robienie zina, do czego was oczywiście namawiam. To teraz po prostu zmieniło się o tyle, że no jest internet, jest Facebook, są portale społecznościowe, to można wszystko sobie ładnie publikować jako nawet, nie wiem, blog, jako mini blog, ale właśnie taka forma, kiedy trzymasz w ręku zina, to jest po prostu to jest się tym jaram. I przejdę tutaj, no co tu można znaleźć w Almanachu buntu i rewolty? No przede wszystkim, no właśnie ta krytyka pracy samej sobie, syndykalizmu, do tego. Na mnie najbardziej wrażenie zrobił artykuł na temat czarnego anarchizmu, ponieważ no, on jest mi najbliższy sercu, czarny anarchizm, taki typowy, apolityczny, właśnie gdzieś tam, który odrzuca po prostu system jako całość, jako i wszystkich jego pachołków, łącznie ze szkołą, pracą, tymi takimi aspektami życia najbardziej, w cudzysłowie, przyziemnymi,
po prostu ci, którzy w jakiś sposób popierają system, są naszymi wrogami i tak to można nazwać. Do tego właśnie dużo tutaj jest na temat anarchizmu insurekcjonistycznego, insurekcyjnego. Jest coś takiego, że przypuśćmy nawet o dziwo w Polsce, jakby to wszystko ładnie posklejać, doszło do kilku, czy nawet kilkunastu akcji bezpośrednich, związanych ze środowiskami ekologicznymi, czy obecnie głośna sprawa związana ze Stop Bzdurą, różne inne akcje się odbywały, odbywają i co ciekawe, mam nadzieję, że się będą odbywały i będzie ich coraz więcej. Ale to już zależy od nas, od was. Recenzja taka filmu, wgląd na film, oczywiście Baader-Meinhof Complex. No ten film, no był jaki był, no ale był, nie? Także tutaj jest taka wnikliwa analiza połączenia, takie porównanie z prawdziwą tą historią Rotarmy Fraction. Baader-Meinhof, no oczywiście tam niektórzy będą marudzić, że Baader-Meinhof, no ty przecież byli mi maoiści, no faktycznie to byli maoiści, ale no tą technikę partyzantki miejskiej, jak na tamte czasy, udało im się jakoś opanować na tyle, że przez pewien czas byli najsilniejszą organizacją terrorystyczną na świecie. Oczywiście krytyka walki klas, no nie jest to tak, że to jest sama krytyka, no są różne komiksy, nie komiksy, to już sami, po prostu namawiam was do kupienia tego zina, Almanach Buntu i Rewolty. Jest to zupełnie inny zin niż te wszystkie, które się do tej pory ukazują. Większość, no tam z tych lat 90. zostały chyba tylko 2 czy 3. One okazują się już tak już bardziej jako takie typowe magazyny po prostu o tematyce anarchistycznej czy skupiające się wokół anarcho-punkrockowej sceny. Tak, no to trzeba wymienić przede wszystkim Inny Świat. Nie wiem, czy Chaos w mojej głowie jest w Empikach, czy nie jest. Chaos w mojej głowie, Pasażer. Także tak to wygląda na dzień dzisiejszy. Natomiast no, ten jest zin w takiej klasycznej formie, może nie do końca robiony już techniką collage, bardziej gdzieś tam na drukarce i w programie tam jakimś tam, ale fajnie, że coś takiego wyszło, fajnie, że jest jakieś takie w miarę oby nowoczesne podejście do anarchizmu, już do tego anarchizmu postlewicowego. Także no tutaj trzeba tylko podziękować. Nie wiem, czy można tak powiedzieć towarzyszom, bo to trochę jest idiotyczne, ale no tak się mówi teraz. Towarzyszom z Grecji w ogniu, wszystkim tym, którzy przetłumaczyli artykuły do tego zina, wszystkim tym, którzy się nim zajęli. Naprawdę świetna robota, gratulacje przede wszystkim i no oby trzymam kciuki, żeby ten zin się ukazywał jakoś cyklicznie, żeby po prostu ta forma anarchizmu jednak bardziej wkraczała tutaj w nasze skromne anarchistyczne podziemie i trzymajcie się wszyscy, także jest po prostu naprawdę no w tym roku to chyba najjaśniejszy promień tutaj słoneczny w tym moim zjebanym życiu. Natomiast no oby jak najwięcej takich periodyków, oby jak najwięcej się działo, jak najwięcej akcji bezpośrednich, jak najwięcej właśnie ruchomego, czynnego anarchizmu. Życzę też wam, żebyście w swoim życiu tego anarchizmu mieli sporo, żeby tych kompromisów tym zjebanym państwem było po prostu jak najmniej. Dobra, na razie.